Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj zrobiłem sobie mały unboxing mojej nowej latarki, latarki czołowej Armiteka Wizarda C2WR, czyli mamy tutaj białe oraz czerwone światło, warm, czyli ciepła barwa. No i co, nie przedłużając, lecimy z unboxingiem. Dosyć ciężko to idzie. Dobra, poszło. Do góry nogami oczywiście. No i mamy. Co jest w zestawie? Uchwyt na głowę, na latarkę. Przewód ładujący. Zapasowe uszczelki. Nie wiem, czy będzie widać. Oraz klipsik do latarki. No i najważniejszy tutaj element tego zestawu, czyli latarka. Latarka, czuję, że ma już włożoną baterię. W środku jest dosyć ciężka. No i mamy to. Jeszcze zimna, prosto z paczkomatu. No na chwilę obecną prezentuje się zacnie. Tak wygląda w stosunku do mojej dłoni. Myślałem, że będzie większa, ale dobrze, o to chodzi. Nie jest jakimś wielkim klockiem. Zasilana oczywiście akumulatorkiem 18650. No i sprawdźmy może, czy działa przy okazji. Uwaga, lecimy. Nic się nie dzieje. Prawdopodobnie musimy odkręcić tutaj tak zwaną dupkę i będzie w środku folijka. Wow. Porządna sprężyna wyskoczyła od razu, ale bateria 3200 mAh, litowo-jonowa, czyli jednak nie ma tutaj żadnego w środku plasticzku, trzeba zapewne ją dobrze docisnąć. Z tego co wiem, trzeba tutaj dosyć uważać, bo są tutaj uszczelki, żeby tutaj nic nie poniszczyć. Najlepiej jak najmniej dokręcać to i odkręcać. Pewnie trzeba było tylko dokręcić dupkę, znając życie. Nie wiem, w którym momencie będzie dokręcona. No, jest skręcona, nic się nie dzieje. Przytrzymamy sobie, pewnie tak. Aha. Oczywiście trzeba było przytrzymać. Tak na szybko. To jest tylko unboxing. Nie wiem jeszcze, jak to działa. Dwukrotne przyciśnięcie to jest chyba przełączenie na tryb biały. Tak jest. O, no i dobra. Wszystko jasne. Teraz pytanie, jak ją wyłączyć. Szczerze odpowiedziawszy, nie wiem. O, wyłączyła się. Pobawiłem się i teraz już wszystko jest jasne. Trzeba było po prostu dokręcić tą dupkę. Nawet nie trzeba było tego rozkręcać. I urządzenie już działa. Może puszczę wam tamto w przyspieszonym tempie, gdy próbowałem ją włączyć, bo troszeczkę czasu się zeszło. Także ja się zabieram za testowanie tego urządzenia. Tylko to mi pozostało. No i co? Pokażę wam może jeszcze na szybko karton, co ta latarka tutaj sobą reprezentuje. Mamy pokazane tutaj, w jaki sposób możemy ją sobie zamontować. Jakby kogoś interesował kartonik. Tryby.
przód pudełeczka. No i tyle. Dzięki za obejrzenie tego, mam nadzieję, krótkiego unboxingu. Nie wyszło chyba jakoś bardzo długo. Widzimy się już na testach tej latarki. Oczywiście nie będzie ona samotna, bo mam też tą czołówkę chińską za 13 zł, z czerwonym światłem również. No i leci do mnie też z Chin Sofirn, również z czerwonym światłem, więc będę miał zestawienie trzech latarek czołowych z czerwonym światłem, a na takim właśnie mi zależało. No i myślę, że wtedy będę mógł nagrać dla Was całkiem sensowne zestawienie tych trzech urządzeń. Oczywiście samą czołówkę Armiteka również pewnie przetestuję i będzie materiał na kanale. Także co? Dziękuję za obejrzenie tego materiału i widzimy się przy kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, na razie.